Szanowni Państwo, otwieram obrady 35. sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza Roberta Adamczyka, witam Panią Sekretarz Magdalenę Sieńko, witam Panią Skarbnik Barbarę Król, witam Pana Mecenasa Stanisława Kalinę. Serdecznie witam po raz pierwszy w nowej roli na sesji wiceburmistrza pana Łukasza Młynarczyka. Serdecznie witam i oczywiście życzymy panu powodzenia w pełnieniu tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji, a jednocześnie życzymy dobrej współpracy z Radą Miejską. Serdecznie witam zaproszonych gości, witam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Zbigniewa Strużyńskiego. Witam radnego Rady Powiatu pana Henryka Bokuna. Witam zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej pana Mirosława Dzitka. Witam prezesa HTBS-u pana Mariusza Okońskiego. Serdecznie witam sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, media oraz mieszkańców miasta i gminy. Zgodnie z paragrafem 15 i paragrafem 30 ustęp 3 Statutu Gminy Choszczno zostałam upoważniona przez pana przewodniczącego rady do zwołania sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecnych na sesji jest 17 radnych, co stanowi, że rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów poproszę dziś radną panią Małgorzatę Majewską. Porządek sesji otrzymali państwo radni w zawiadomieniu o terminie i miejscu sesji. Składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał, które były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji. Wprowadzam projekt uchwały na druku nr 258 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Choszczno na lata 2017-2023. Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? 17. Kto jest przeciw? Nie ma. Wstrzymujących nie ma. Stwierdzam, że do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały na druku 258 po druku 260. Kolejny druk, nr 261, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/293/208 2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Choszczno na lata 2008-2020. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Jednogłośnie 17 radnych. Stwierdzam, że do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały na druku 261 po druku 258. I kolejny projekt uchwały na druku 262 w sprawie usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Wolności w Choszcznie. Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały? 17. Jednogłośnie stwierdzam, że do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały na druku 262 po druku 261. Czy są inne propozycje zmian w porządku obrad? Bardzo proszę, pan burmistrz. Przewodnicząca, panie i panowie radni, wycofuję z porządku obrad druk nr 256 w sprawie nadania nazwy ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek pana burmistrza. Wniosek dotyczący druku 256. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał?
17 radnych jest obecnych na sesji. 15 za. Dwie osoby przeciw. Stwierdzam, że z porządku obrad został wycofany projekt uchwały na druku 256. Przechodzimy do punktu drugiego. Zgodnie z naszym statutem mamy obowiązek przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół z sesji 34 był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nikt nie wniósł. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie stwierdzam, że protokół z sesji numer 34 został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przystępujemy do rozpatrzenia projektów uchwał. Projekt uchwały na druku numer 255 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2018 przedstawi radna Beata Chmielewska, członek Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo Radni, Państwo zebrani. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. W pierwszym półroczu zajmiemy się następującą tematyką. Po pierwsze, opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2017 i sporządzenie wniosku do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Po drugie, kontrola w zakresie ściągalności podatków i opłat w gminie Choszczno za rok 2017. Po trzecie, kontrola Biura Obsługi Szkół Samorządowych w zakresie działalności merytorycznej i finansowej za rok 2017. Po czwarte, kontrola wydatków poniesionych na promocję gminy w 2017 roku. Po piąte, sprawy zlecone przez Radę Miejską. W drugim półroczu komisja zajmie się następującą tematyką. Po pierwsze, kontrola warsztatu terapii zajęciowej w Piaseczniku w zakresie działalności merytorycznej i finansowej za 2017 rok. Po drugie, kontrola wykorzystywania środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy za rok 2017. I trzeci punkt, sprawy zlecone przez Radę Miejską. I to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Nachorski Paweł. Chciałbym zauważyć, że nie ma Urzędu Gminy. Jest Urząd Miejski. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Wobec tego zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku numer 257 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Projekt przedstawi pan burmistrz. Zapraszam. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Projekt na druku 257 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Nadaje się ulicy drodze wewnętrznej oznaczonej numerami działek 99/6 i 99/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Choszczno, stanowiącą własność osób fizycznych, uwidocznionej na załączniku graficznym nazwę Jagodowa. Wnoszę o podjęcie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Teresa Kasior. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, czy pan burmistrz otrzymał zgodę pisemną właścicieli terenów na nazwę tej ulicy. Dziękuję. Ta uchwała została przygotowana na wniosek współwłaścicieli, więc można domniemać, że jeżeli wnioskowali o nadanie takiej nazwy ulicy, to wyrażają na to zgodę. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Wobec tego zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 257 w sprawie nadania ulicy? Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta.
projekt uchwały na druku nr 259 w sprawie zmian budżetu gminy Choszczno na rok 2018. Projekt przedstawi pan burmistrz. Projekt na druku 259 w sprawie zmian budżetu gminy Choszczno na rok 2018. W załączniku numer 2 na stronie drugiej, w drugiej kolumnie tabeli przy paragrafie 852, a konkretnie 85203, ośrodki wsparcia, wydatki majątkowe, pozycja numer 11, to jest w formie autopoprawki. Dalej druk omawiany na sesjach, jakby na komisjach, przepraszam, wnoszę o podjęcie. Generalnie rzecz biorąc, zmiany dotyczące kwestii związanych ze zobowiązaniami i jakby porządkujące, więc tutaj nie ma żadnych takich kwestii, które mogą budzić emocje. Dziękuję bardzo. Wnoszę o podjęcie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Teresa Kasior. Panie burmistrzu, szanowna radno, ja już któryś raz wracam do kwoty przeznaczonej na remont budynków w PEC-u w zmianach budżetowych. Jest to kwota 100 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, mam przed sobą umowę dzierżawy zawartą przez pana burmistrza z przedstawicielem właściciela PEC-u i w tej umowie zostało napisane, że właściciel PEC-u nie może naszych budynków używać w inny sposób niż tylko w zapisach zawartych w umowie. To znaczy, że nie może ani poddzierżawiać naszego komina nikomu, ani też użyczać bezpłatnie do użytkowania. W umowie są również zawarte sankcje, jeżeli właściciel PEC-u zdecyduje się na poddzierżawianie bądź nieodpłatne wydzierżawianie naszej nieruchomości. Sprawa trwa od 2011 roku, to znaczy od momentu wydzierżawienia naszych budynków. Zadaję pytanie, panie burmistrzu, czy pan wyraził zgodę na wydzierżawianie komina? Chodzi o umieszczenie anten telewizyjnych różnych operatorów. Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, ja bym prosił, żebyśmy, jeżeli dyskutujemy na sesjach na konkretnych uchwałach, chciałbym, żebyśmy głosowali na temat. My w tej chwili głosujemy zmiany do budżetu i jakby kwestia zapłaty tej faktury to nie jest kwestia zawarcia jakiejkolwiek nowej umowy, tylko musi być przeniesiona ta kwota do budżetu w związku z tym, że umieściliśmy to w budżecie roku poprzedniego i pozostało to w zobowiązaniach. Natomiast jeżeli chodzi o pytania dotyczące, czy ja pozwoliłem na umieszczenie jakichkolwiek anten telewizyjnych na kominie, nie, nie pozwoliłem. I zgodnie z moją wiedzą żadnych anten telewizyjnych na tym kominie nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o inne anteny, z tego co wiem, to po zmianie właściciela budynku takie anteny nie były wywieszane, tylko one jakby funkcjonują tam od lat, od momentu, kiedy miasto było jeszcze właścicielem. Na komisji powiedziałem, że jeszcze raz przygotuję umowę i przeanalizuję tą umowę. Faktycznie nie zrobiłem zgodnie z obietnicą tego, w roku ubiegłym, jak rozmawialiśmy na komisjach. Dzisiaj zobowiązałem naczelnika Wydziału Nieruchomości do przeanalizowania tej umowy i prosiłbym o przewodniczącego Komisji Infrastruktury o to, żeby stało się to jakby przedmiotem obrad najbliższej komisji i wtedy ta sprawa zostanie pani dokładnie wyjaśniona. Łącznie z tym, że poproszę mecenasa, który obsługuje Urząd Miejski, żeby wyjaśnił ewentualne wszelkie kwestie związane z wątpliwościami w tym zakresie i ewentualnie wskazał, czy na ten moment, czy są jakiekolwiek tam nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Ja w tej kwestii tylko i wyłącznie na ten moment mam tyle do powiedzenia. Bardzo proszę. Radny Bogusław Znaczko. Chciałem powiedzieć, że najbliższe posiedzenie naszej komisji jest w piątek o godzinie 10.
jeżeli w piątek możemy się spotkać i również porozmawiać na ten temat. Czy pan burmistrz... Ja postaram się przygotować do piątku, jeżeli nie będę mógł się przygotować do piątku, poinformuję pana o tym. Ale zrobię wszystko, żeby w piątek, żebym miał wszelkie informacje na ten temat dla państwa. Jakby przedmiotem piątkowego spotkania jest inny temat, ale przy okazji ten też byśmy omówili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Teresa Kasior. Panie burmistrzu, ta sprawa dla mnie nie jest oczywista, dlatego że w ubiegłym roku głosowałam za przyznaniem kwoty 80 tysięcy złotych na ekspertyzę i remont tego komina pod warunkiem, że pan burmistrz zbada sprawę i przedstawi. Oczywistym dla każdego jest, że PEC niezgodnie z umową korzysta z nieruchomości gminy i najprawdopodobniej pobiera pieniądze za dzierżawę nie anten telewizyjnych, ale anten telefonii komórkowej, panie burmistrzu. Mam zastrzeżenia, panie burmistrzu, do administracji gminy, bo jeżeli, bo na pewno właściciel pobiera z tego dochód, bo nie może, nie, nikt nie może powiedzieć, że nie pobiera, a poza tym w umowie zostało zawarte, że nie może umieszczać, czy nie może odstępować naszych nieruchomości nawet za darmo. Oczywistym jest, że taka ilość urządzeń telefonii komórkowej osłabia ten komin, a my płacimy i remontujemy. I wracam jeszcze do sprawy, czy jest to rozmowa na temat. No jest to jednak rozmowa na temat, ponieważ mam podjąć decyzję, czy zagłosować za zapłaceniem tych faktur, czy nie głosować za zapłaceniem, panie burmistrzu. A myślę, że od września był dosyć długi termin, żeby tę sprawę wyjaśnić. Ja nie mam wątpliwości co do tego, jeżeli pan burmistrz nie wyrażał zgody na piśmie, bo tak jest zawarte w umowie, że właściciel budynku musiałby wyrazić zgodę na piśmie na poddzierżawienie, że właściciel PEC-u niezgodnie z zawartą umową korzysta z naszego mienia i na to są obwarowania i mam nadzieję, że pan burmistrz skorzysta z wszelkiej możliwości łącznie do rozwiązania umowy dzierżawnej i że ta sprawa będzie załatwiona, ponieważ do tej pory przez kilka lat moim zdaniem, nie tylko moim, jest to działanie na niekorzyść gminy. Właściciel pobiera pożytki z mienia gminy, których nie powinien pobierać, a gmina płaci za remont tegoż komina. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja tak jak wcześniej powiedziałem, nie mam niestety nic więcej do powiedzenia w tym temacie, natomiast zastanawiam się, czy pani radna wie, czy pani radna mówi. Jak kilkakrotnie, że się tak wyrażę, starałem się pytać, bo pani jest przekonana do tego, ja nie do końca, tak? Więc jeżeli pani pozwoli i wytrzyma jeszcze dwa dni, tak, to wtedy sprawę wyjaśnimy. Natomiast jeżeli chodzi, pani nie głosuje za zapłaceniem faktury. Państwo nie głosujecie za zapłaceniem faktury i proszę nie wprowadzać radnych w błąd. Bo pani doskonale wie, za czym pani głosuje. Pani głosuje za zmianami w budżecie. Nie za zapłaceniem faktury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Teresa Kasior. Panie burmistrzu, głosuję za wydaniem z kasy gminnej 100 tysięcy złotych. To jest pierwsza sprawa. Poza tym pan burmistrz mówi, że ja nie wiem. Panie burmistrzu, mam przed sobą umowę i wypowiedź pana. Pan powiedział, że pan nie wyrażał zgody na piśmie na poddzierżawianie komina. Nie, ja powiedziałem, proszę panią, może pani sobie odsłuchać, że nie wyrażałem zgody na wydzierżawianie komina dla anten telewizyjnych. Dokładnie tak powiedziałem. Proszę odsłuchać, a dopiero później niech pani mówi, co ja mówiłem, a czego nie mówiłem. Panie burmistrzu, wobec tego pytam, czy pan wyraził zgodę właścicielowi PEC-u na poddzierżawianie komina operatorom telefonii komórkowej? Nie, proszę panią, ja operatorom telefonii komórkowej nigdy do tej pory nie wyrażałem na nic zgody, ponieważ my z nimi znowu nie mamy relacji. Ja naprawdę proszę, żebyśmy przerwali tą rozmowę i wyjaśnimy to na komisji. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja zadałam pytanie. Ja nie mam więcej nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo.
Bardzo proszę, radny Paweł Nachorski. Teraz ja bym prosił pana burmistrza o odsłuchanie tej rozmowy. Pani Teresa Kasior zapytała o wyrażanie zgody dla właściciela PEC-u na podgrzewanie urządzeń telefonii komórkowej. Nie dla telefonii komórkowej. Panie burmistrzu, uważam, że to jest świadome przekształcanie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, Paweł Nachorski, radny. Czy mogę uzyskać odpowiedź na to pytanie? Nie mam nic więcej do powiedzenia. Przygotuję się do rozmowy i omówimy to na najbliższej komisji, wtedy, kiedy będę do tej rozmowy przygotowany. Przeprosiłem panią Teresę Kasior, że po jakby wątpliwościach, które w trakcie, kiedy były te uchwały wprowadzane w poprzednim roku, nie zostały one wyjaśnione. Ja mam nadzieję, że komunikuję się w sposób jasny i jakby nie budzący wątpliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tak więc zgodnie z deklaracją pana burmistrza sprawa zostanie przygotowana i wyjaśniona, bądź to na piątkowym posiedzeniu komisji, bądź też w czasie, kiedy pan burmistrz do tej sprawy się przygotuje. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Wobec tego zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku numer 259. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 16 osób za. Kto jest przeciw? Dwie osoby, tak, zgadza się. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku numer 260 w sprawie zmiany uchwały numer 34/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Choszczno na lata 2018-2030. Projekt przedstawi skarbnik gminy pani Barbara Król. Szanowni państwo, projekt uchwały na druku 260 był przedstawiany i omawiany na wszystkich komisjach Rady Miejskiej. Projekt dotyczy tylko zmiany w załączniku numer 2, który jest i zawiera przedsięwzięcia, wieloletnie przedsięwzięcia, zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Tu chodzi o wprowadzenie trzech tematów i uaktualnienie nakładów. Te tematy państwo macie wymienione w uzasadnieniu, a mianowicie to jest klucz do kompetencji, modernizacja dworca i sprawa tematu inwestycyjnego Mój Rynek, też zmiana nakładów inwestycyjnych. Nie było żadnych uwag i wniosków do tego projektu. Uprzejmie proszę o podjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały numer 260 pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. W tej chwili na sesji mamy obecnych 18 radnych. 17 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, iż uchwała na druku numer 260 została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku numer 258, zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Choszczno na lata 2017-2023. Projekt przedstawi pan burmistrz. Szanowni państwo, projekt na druku 258 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy Choszczno na lata 2017-2023. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Państwo tą uchwałę podejmowaliście przed, nie wiem, czy na poprzedniej sesji, czy jeszcze wcześniej dokładnie. I zgodnie z procedurą ten plan, który został przez państwa uchwalony
został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, który to naniósł swoje uwagi. Taka jest procedura, troszeczkę dziwne, że najpierw Państwo podejmujecie uchwałę, a dopiero później w tej kwestii wypowiada się Urząd Marszałkowski, ale w taki sposób zostało to skonstruowane. Myśmy te poprawki nanieśli, twórca tego lokalnego programu naszego rewitalizacji naniósł te poprawki i po raz wtóry zostaje on przedstawiony Państwu do zatwierdzenia. Jeżeli jest taka wola i są pytania, mamy na sali pana, który ten dokument zna w najbardziej szczegółowy sposób, jest gotowy do odpowiedzi na pytania. Jeżeli pytań nie ma, to wnoszę o podjęcie. Dziękuję panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały na druku nr 258 pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały na druku nr 261 w sprawie zmiany uchwały nr 20/293/208 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Choszczno na lata 2008-2020. Projekt przedstawi pan burmistrz. Szanowni Państwo, projekt na druku 261 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Choszczno na lata 2008-2020. Jakby jest to dokument, który musi być kompatybilny z wnioskiem, który będziemy składali właśnie do lokalnego programu rewitalizacji i w związku z wymogami tego programu musieliśmy jakby sformułować jakby nazwę modernizacja dworca kolejowego w Chosznie jako platformy organizacji społecznych w taki to sposób, żeby to przedsięwzięcie jakby całkowicie wpisywało się i otrzymało maksymalną liczbę punktów za działania, które w tym miejscu będą prowadzone. Na tym polega zmiana do strategii. Wnoszę o podjęcie. Dziękuję panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 261? Proszę o podniesienie ręki. 18. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały na druku nr 262 w sprawie usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Wolności w Choszczni. Pan burmistrz przedstawi. Projekt na druku 262 w sprawie usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Wolności w Choszczni. Rada Miejska w Choszczni wyraża wolę usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej przy ulicy Wolności w Choszczni, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej działką nr 276/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Choszczno, stanowiącej własność gminy Choszczno. Szanowni Państwo, ja wiem, że uchwały, które w ostatnim czasie były podejmowane, jeżeli chodzi o zmiany nazwy ulic i inne, które wiążą się z między innymi takimi przedsięwzięciami jak usuwanie choćby pomników tego typu. Z mojej strony motywacja jest de facto tylko jedna, żebyśmy w tym momencie, jeżeli ten pomnik zostanie przez miasto usunięty, może jakby gmina dostanie rekompensatę finansową za usunięcie tego pomnika. W późniejszym czasie i tak będzie musiał być usunięty, tylko niestety bez rekompensaty. Z tego tytułu ja w tym momencie Państwu tą uchwałę przedstawiam. Moje prywatne zdanie jest takie, że wróz w krajobraz miasta i że się tak wyrażę, dla niewielu osób myślę przeszkadzał. Natomiast bez względu na to, jak będziemy nazywali, to na pewno wielu żołnierzy tej armii zginęło i komunizmu nie propagowali. No ale są to rzeczy niezależne od nas
a ja jestem zobowiązany do tego, żeby w taki sposób taką uchwałę Państwu przedstawić, dbając przede wszystkim o finanse gminy. Wnoszę o podjęcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Jerzy Gumuliński. Ja też chciałbym wyrazić swoje osobiste zdanie na ten temat. Po zmianach chrzczeńskich ulic dzisiaj mamy zdecydować o likwidacji pomnika wdzięczności w centrum naszego miasta. Przez wiele lat ten pomnik był i jeszcze jest historią tego miasta i nie zgodzę się z tymi, którzy twierdzą, że gloryfikuje komunizm lub inny ustrój totalitarny. Pomnik ten oddaje tylko cześć ludziom, którzy w wyzwalaniu lub zdobywaniu oddali swoje życie i w większości nie ze swojej woli tu byli, a tylko dlatego, że im kazano tutaj walczyć. Dzisiaj usuwając pomnik, w taki sposób im dziękujemy. Aktualnie panująca władza na mocy ustaw i zalegalizowanego szantażu politycznego nakazuje usunięcie pomnika z przestrzeni publicznej naszego miasta i nie daje nam żadnych możliwości jego obrony, bo w każdym przypadku, w końcowym efekcie, pomnik i tak zostanie usunięty. Wybierając mniejsze zło i wiedząc, że na tok tych spraw nie mam żadnego wpływu, z przykrością jestem zmuszony do zagłosowania za tym projektem uchwały. Przepraszam wszystkich tych, którzy myślą podobnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Wobec tego zamykam dyskusję. Jeszcze przepraszam, pani radna Teresa Kasior. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, mnie nikt nie zmusza do głosowania za tym projektem uchwały. Głosuję dobrowolnie i cieszę się, że taki projekt uchwały został przez pana burmistrza przedstawiony. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Wobec tego zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały na druku nr 262 pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. 18. Jednogłośnie 18 radnych. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za rok 2017. Sprawozdanie przedstawią przewodniczący poszczególnych komisji. Jako pierwszą zapraszam radną Ilonę Kozubską, przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, panie i panowie radni. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2017. Komisja w składzie: Ilona Kozubska, przewodnicząca, Tadeusz Szczepański, zastępca, Teresa Kasior, członek, Małgorzata Majewska, członek, Jerzy Miładowski, członek, Wojciech Sierakowski, członek, Zbigniew Żółkiewicz, członek. W roku 2017 komisja odbyła 11 posiedzeń. Zadaniem komisji było wypracowanie wniosków i opinii na temat przedkładanych projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej. Komisja realizowała swoje zadania zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Miejską w Olsztynie dnia 21 grudnia 2016 roku. Na swoich posiedzeniach komisja podsumowała swoją działalność za rok 2016, przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, komisja analizowała zadłużenie gminy za rok 2016 oraz wydatki gminy z tytułu zadań zleconych, zapoznała się z przebiegiem wykonania budżetu gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2017 roku. Komisja zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Olsztyn w roku szkolnym 2016-2017. Zapoznała się także ze skutkami finansowymi dla gminy Olsztyn z tytułu wprowadzenia reformy oświaty. Na swoich posiedzeniach komisja przeanalizowała dochody gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Komisja wypracowała opinię na temat budżetu gminy Olsztyn na rok 2018 przy udziale przewodniczących pozostałych komisji. Opracowała plan pracy na rok 2018, który Rada Miejska przyjęła na sesji 18 grudnia 2017 roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję.
Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zapraszam radnego Bogusława Znaczko, przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki. Pani przewodnicząca, szanowna rado. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Gospodarki za rok 2017. Komisja w składzie: Bogusław Znaczko, przewodniczący, Jerzy Gumuliński, zastępca, Dorota Iskierska, członek, Teresa Kasior, członek, Waldemar Mężykowski, członek, Paweł Nachorski, członek i Stefan Szemli, członek. W 2017 roku nasza komisja obradowała na 12 posiedzeniach. Oprócz spraw bieżących związanych z opiniowaniem przedłożonych projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, komisja realizowała swoje zadania zgodnie z planem pracy i zajmowała się między innymi takimi sprawami jak przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, odbyła posiedzenie wyjazdowe sprawdzające stan realizacji przebudowy i modernizacji dworca kolejowego oraz stan niektórych dróg gminnych, oceniając ich stan techniczny. Wspólnie z Komisją Oświaty i Kultury odbyła posiedzenia wyjazdowe sprawdzające stan techniczny i wykorzystanie przez mieszkańców placów zabaw i świetlic wiejskich w gminie Choszczno. Również na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty omówiono turystyczne walory gminy Choszczno z perspektywą realizacji ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych oraz bazy turystycznej z możliwością pozyskania środków unijnych. Oczywiście komisja opracowała swój plan pracy na rok 2018. Te wszystkie wnioski są do wglądu i przekazane zostały również panu burmistrzowi Choszczna. Dziękuję za wszystko. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Serdecznie zapraszam radnego Krzysztofa Połomskiego, który przedstawi sprawozdanie z Komisji Wsi i Rolnictwa. Przedstawię sprawozdanie z działalności Komisji Wsi i Rolnictwa za rok 2017. Komisja w składzie: Jerzy Miładowski, przewodniczący, Krzysztof Połomski, zastępca, Krzysztof Gromadzki, członek, Beata Chmielewska, członek, Andrzej Sakrzewski, członek, Bogusław Znaczko, członek, Zbigniew Żukiewicz, członek. W roku 2017 odbyła 10 posiedzeń. Stałym zadaniem komisji było wypracowanie wniosków i opinii na temat przedkładanych projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. Komisja realizowała swoje zadania zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Miejską w Chosznie dnia 21 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 21 łamane na 174 łamane na 2016. Na swoich posiedzeniach komisja podsumowała swoją działalność za rok 2016. Przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Odbyła spotkanie z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego. Zapoznała się z realizacją wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Opiniowała projekt budżetu gminy Choszczno na 2018 rok. Opracowała plan pracy na 2018 rok, który Rada Miejska przyjęła na sesji 18 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 34 łamane na 249 łamane na 2017 rok. Podpisał przewodniczący komisji Jerzy Miładowski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Serdecznie zapraszam przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana radnego Stefana Szemlija. Sprawozdanie działalności Komisji Oświaty za rok 2017. Komisja w składzie: Stefan Szemli, przewodniczący, Andrzej Zakrzewski, zastępca oraz członkowie: Jerzy Gumuliński, Ilona Kozubska, Małgorzata Majewska, Waldemar Mężykowski, Teresa Pawłowska. W roku 2017 komisja obradowała na 16 posiedzeniach, których tematem było opiniowanie przedstawionych projektów uchwał przed kolejnymi sesjami Rady Miejskiej. Między innymi analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016, zapoznanie się z realizacją wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2017, zaopiniowanie projektu budżetu gminy Choszczno na rok 2018. Komisja podejmowała działania, realizując plan pracy uchwalony przez Radę Miejską na sesji
dniu 21 grudnia 2016 roku. Na swoich posiedzeniach komisja odbyła spotkanie z dyrektorami szkół na temat przygotowania szkół podstawowych do reformy oświaty. Przygotowała projekt uchwały wraz z regulaminem przyznawania stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie z naszej gminy. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury została uchwalona przez Radę Miejską 30 października 2017 roku. Komisja zapoznała się z realizacją programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w mieście i gminie. Wspólnie z Komisją Infrastruktury i Gospodarki Komisja Oświaty i Kultury odbyła posiedzenie wyjazdowe, sprawdzając stan techniczny i wykorzystanie przez mieszkańców placów zabaw i świetlic wiejskich w gminie Choszczyn. Komisja odbyła posiedzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie, spotykając się z dyrektorami dwóch placówek, Choszczyńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapoznała się wtedy z ich planami na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Komisja została poinformowana o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Choszczno w roku szkolnym 2016-2017. Komisja odbyła posiedzenie wspólnie z Komisją Infrastruktury i Gospodarki, gdzie omawiano turystyczne walory gminy Choszczno z perspektywą realizacji ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych oraz bazy turystycznej z możliwością pozyskania środków unijnych. Opracowano plan pracy Komisji na 2018 rok, który Rada Miejska przyjęła na sesji 18 grudnia 2017 roku. Wnioski wypracowane przez Komisję w czasie posiedzeń zostały przekazane burmistrzowi Choszczyn. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Serdecznie zapraszam radnego Krzysztofa Połomskiego, członka Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Działając na podstawie artykułu 21 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym i paragrafu 84 ustęp 1 statutu gminy Choszno, Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2017. Komisja w składzie: Wojciech Sierakowski, przewodniczący, Krzysztof Gromadzki, zastępca, Dorota Iskierska, członek, Beata Chmielewska, członek, Teresa Pawłowska, członek, Krzysztof Połomski, członek, Tadeusz Szczepański, członek. W roku 2017 obradowała na 7 posiedzeniach oraz przeprowadziła 5 kontroli. Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja zrealizowała wszystkie tematy kontroli uchwalanego planu pracy na rok 2017 rok przez Radę Miejską. Uchwała nr 22/179/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku. Kontrole przeprowadzane były przez zespoły kontrolne wyznaczane na posiedzeniach komisji. Komisja kontrolowała: pierwszy, realizację spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań wymagalnych gminy Choszno, stan na koncie 2016 roku. Wykorzystywanie środków finansowych przekazywanych organizacjom sportowym oraz na imprezy sportowe w gminie Choszno za rok 2016. Trzecie, miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej w Choszynie w zakresie działalności merytorycznej i finansowej za rok 2016. Czwarte, Choszczyński Dom Kultury w zakresie działalności merytorycznej i finansowej za rok 2016. I piąte, wydatki przeznaczone na utrzymanie czystości, zachowanie odpowiedniego stanu za rok 2016 oraz rozwój miejskich terenów zieleni w gminie Choszno. Protokoły z kontroli, w których zawarto wnioski i uwagi, były przedkładane na sesjach Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna opiniowała wykonanie budżetu gminy Choszno za 2016 rok i wypracowała wniosek
z którym wystąpiła do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Choszna. Komisja rozpatrzyła wniosek dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej. W tej sprawie została podjęta uchwała przez Radę Miejską, uchwała nr 27/209/2017. Ponadto komisja rozpatrzyła drugi raz złożony wniosek dotyczący odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty i zdecydowała o odstąpieniu od merytorycznego rozstrzygnięcia tego wniosku, gdyż został on oparty na tych samych okolicznościach, które już zostały przytoczone w pierwszym wniosku. Uchwała nr 20/171/2016. Na swoim posiedzeniu komisja zapoznała się ze skargą dotyczącą braku odpowiedzi na pismo skierowane drogą mailową do burmistrza. W tej sprawie Rada podjęła uchwałę. Uchwała nr 34/251/2017. Podpisał przewodniczący komisji Wojciech Sierakowski. Dziękuję. Również bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie w formie pisemnej zostało złożone do Biura Rady. Nikt z Państwa uwag nie wniósł. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z Państwa radnych ma interpelację lub zapytanie, to bardzo proszę. Jednocześnie przypominam, że interpelacje i zapytania składa się burmistrzowi w formie pisemnej za pośrednictwem przewodniczącego rady. Nie widzę w tym punkcie. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do ostatniego punktu, 8. Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 35. sesji Rady Miejskiej w Choszcznie. Dziękuję wszystkim Państwu za udział.